Cześć, z tej strony Mateusz. Tytuł dzisiejszego filmu może wam się wydawać kontrowersyjny, albo nawet dla niektórych dziwny. Natomiast tak, w dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić moją hipotezę odnośnie tego, dlaczego iPhony są coraz tańsze. Może nie ten konkretny model, który trzymam właśnie w ręce, bo to jest 12 Pro Max, który kosztuje ponad 5000, a dokładniej 5700. Ale w tym filmie chciałbym się z wami skupić na takich moich przemyśleniach wynikających z obserwacji całego rynku produktów Apple oraz oczywiście iPhone'ów, gdyż już dawno temu zauważyłem, że ciężko mówić o legendarności produktów Apple pod względem utrzymywania ceny, trzymania po prostu tej premierowej, bazowej, no a tym samym mówienia, że kupując tak naprawdę iPhone'a, a poniekąd się inwestuje ze względu na to, że telefony z logiem odgryzionego jabłka bardzo długo trzymają tą podstawową cenę. Może nie jest tak źle jeszcze jak w przypadku telefonów z Androidem, natomiast na pewno jest gorzej aniżeli w poprzednich latach i w tym filmie będę chciał wam powiedzieć, dlaczego tak jest, no i jak można sobie też z tym radzić. No i oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, wtedy będziecie na bieżąco i nie przegapicie żadnego nowego filmu. Natomiast przechodząc już do meritum, dlaczego w ogóle taki film powstał? Tak naprawdę zainspirowały mnie dwie rzeczy. Kilka miesięcy temu przeczytałem jeden raport odnośnie tego, jak zachowują się ceny iPhone'ów względem konkurencyjnych marek na przestrzeni właśnie ostatnich lat, w sensie jak są właśnie utrzymywane te ceny. Ale z drugiej strony przez ostatnie miesiące również obserwowałem liczne posty na Sadownikach, czyli mojej grupie na Facebooku, gdzie jest kilkanaście, w zasadzie już ponad 20 tysięcy członków, którzy pomagają na bieżąco innym osobom w wybraniu sprzętu czy w jakichś problemach, także was serdecznie tam zapraszam, jeśli jeszcze nie jesteście. Linka oczywiście znajdziecie pod spodem. Natomiast na tej grupie też często pojawiają się posty sprzedażowe, że ktoś ma na przykład do sprzedania jakiś telefon i wtedy jeśli jakaś osoba jest zainteresowana zakupem, to się oczywiście też tam dogadują. Natomiast w ostatnich miesiącach zauważyłem takie posty, zwłaszcza po premierze iPhone'ów 12, że wiele osób wystawiało iPhone'a 11 Pro, 11 za jakieś pieniądze, po czym wiele komentarzy szło: jejku, co tak drogo, w ogóle widziałeś jakie są promocje teraz na 11 czy 11 Pro w jakichś tam sprawdzonych sklepach, MediaMarktach, Euro RTV i tak dalej. No i ktoś tam odpisuje, że kupił tego iPhone'a rok temu za ponad 5000, no więc teraz wydaje się, że 4000 w dobrym stanie ten telefon jest ok. No a ludzie mu odpowiadają, no co ty, jak tam z tych sklepach, o których wcześniej mówiłem i linkuję w opisie oczywiście tego filmu, są po prostu regularnie promocje na 11, 11 Pro, gdzie można kupić jeszcze taniej, aniżeli ten twój używany. No i ludzie mówią, no ale o co chodzi? No to dlaczego tak się dzieje? No i mogą oczywiście wam się takie sytuacje wydawać śmieszne, mogą wam się wydawać dziwne, że ktoś proponuje większą cenę za używany, aniżeli za nowy w sklepie, ale tak faktycznie jest, bo ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, jak te ceny na przestrzeni lat, a raczej nawet miesięcy przecież spadają. Wynika to po prostu z tego, że duże sieciówki mają bardzo duże stany magazynowe i są w stanie później po prostu schodzić z tej ceny, aby się pozbywać dużych tych zapasów. Ja często linkuję do tych promocji gdzieś tam też na moim Instagramie, więc widzę z waszej strony duże zainteresowanie tym i faktycznie często od razu kupujecie, no i tym samym dochodzi do sytuacji, że jak ktoś ma do wyboru powiedzmy iPhone'a 11 Pro, tego wcześniej wspomnianego za 3800 czy 900 z euro, a ktoś mu używanego rocznego proponuje za 3800, a nawet 4000, jak też takie przypadki widziałem, no to dochodzi do jakichś absurdów. Ja to po prostu z tego, a raczej teraz się na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 2-3 lat zaczęło dziać tak, że po prostu Apple bardzo mocno poszerzyło linię swoich produktów. Kilkanaście lat temu można powiedzieć, że był jeden iPhone, kolejny wchodził, no i ten tańszy powiedzmy był tylko na rynku i jego cena no nie była dużo mniejsza, bo ludzie mieli do wyboru jednego iPhone'a, no i tego zeszłorocznego powiedzmy, dlatego jeśli mieliście na przykład kupić iPhone'a 4, to on był tak naprawdę niedużo tańszy od iPhone'a 4S i tak dalej. Oczywiście były te różnice, natomiast teraz jak sobie zobaczycie, ile iPhone 11 Pro kosztuje względem swojej premierowej ceny, ile iPhone 10S kosztuje względem swojej premierowej ceny, no to zobaczycie, że to jest o wiele większy przeskok. Niestety bądź niestety, bo to oczywiście ma zalety i swoje wady, że Apple strasznie rozbudowało ofertę tych telefonów. Możecie kupić taniego iPhone'a SE 2020, ale w sumie dopłacając 2-3 stówy macie już iPhone'a 10R, który wydaje mi się trochę lepszy, chociaż ma gorszy procesor. Natomiast z trzeciej strony możecie dołożyć jeszcze 3-4 stówy, już macie iPhone'a 11, który z tych wszystkich telefonów jest najlepszy. No a jak już w ogóle poszalejecie, no to możecie dołożyć do iPhone'a 11 Pro, czy tam 12 mini, 12, no i w okolicach tych 3,5-4 tysięcy, no już w ogóle macie sztosa. Wiem, że
może trochę pogmatwałem, ale kiedyś po prostu było tak, że nie było aż takiego wyboru, jak jest teraz. W związku z tym, jeśli ktoś ma teraz wydać ileś tam pieniędzy, na przykład 3 czy 4 tysiące, no to do wyboru ma tak naprawdę, nie wiem, 3-4 iPhone'y. Nie ma po prostu tylko tej jednej bądź dwóch opcji, tak jak kiedyś. Przez to ta gama produktów, które może wybrać, jest większa. No i każdy generalnie chce zachęcić do wyboru właśnie tego swojego telefonu. Dany sklep, który ma bardzo duże stany magazynowe, na przykład iPhone'a 10R, będzie jeszcze mocniej obniżał jego cenę, bo będzie chciał go po prostu wypchnąć. No i do tego oczywiście dochodzi fakt tego, że w Polsce z roku na rok powiększa się ilość osób, która korzysta z iPhone'ów. Z tych najnowszych danych, które gdzieś tam widziałem, mówi się o 8-10% osób, które korzystają właśnie z telefonów z logiem nadgryzionego jabłka. No i to w przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje nam po prostu kilka milionów sztuk. Także to wszystko po prostu składa się na to, że iPhone'y tak naprawdę straciły ten pierwiastek legendarności pod względem trzymania ceny, pod względem tego, że można sobie kupić taki telefon i on po prostu przez te dobre kilkanaście miesięcy nie straci na tej cenie za dużo. Mówiłem wam też na początku tego materiału, że wpadł mi jakiś czas temu w ręce raport odnośnie właśnie spadków cen poszczególnych smartfonów i z niego wynikało, że niestety te iPhone'y coraz mniej trzymają tą cenę, ale i tak jest lepiej aniżeli wśród Androidów, ze względu na to, że iPhone traci w pierwszym roku około 23-25% wartości, natomiast w kolejnych latach jest to już obniżka o 33%. Z kolei inne wyliczenie pokazuje, że taki czteroletni iPhone, czyli na ten czas to będzie gdzieś iPhone 7, jest warty około 25% w kontekście tego, ile trzeba było za niego zapłacić na samym początku. Porównując to do flagowców z Androidem, one jeszcze bardziej spadają ze względu na to, że na przykład taka S20 czy S10 spada po pierwszym roku o około 45%, natomiast w kolejnych latach jest już to spadek o 50%. No a jeśli już chodzi o tą kwestię następnych lat, czyli powiedzmy trzeci, czwarty rok, no to ten spadek jest jeszcze większy. No i po tym czasie już możemy powiedzieć, że takiego flagowca jesteśmy w stanie kupić gdzieś za 10-15% tej początkowej wartości, czyli naprawdę bardzo mało. Ale oczywiście do tego dochodzi jeszcze fakt tego, że producenci Androidów najczęściej zapominają już po tych 3 latach, najczęściej się to w ogóle zdarza po 2 latach, o aktualizacjach do tych telefonów i po prostu olewają klientów. W związku z tym wybór iPhone'a jest w tym przypadku lepszy, no bo Apple generalnie dba długo o tych swoich klientów, no bo do tego czasu jest wspierany jeszcze iPhone 6s, który debiutował w 2015 roku, czyli 5 lat temu. Także jak widzicie, trochę się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło i faktycznie te iPhone'y są z roku na rok tańsze, więc tytuł tego filmu moim zdaniem jest jak najbardziej uzasadniony. Generalnie tak, w ofercie pojawiły się jakieś astronomiczne ceny w postaci iPhone'ów 12 Pro, 12 Pro Max, gdzie trzeba wydać naprawdę grube pieniądze. Natomiast z drugiej strony Apple też rozbudowuje swoją ofertę o te tańsze smartfony, o te budżetowe wersje. Nie ma co się w zasadzie obrażać na takie sytuacje, o których mówiłem na tej grupie sadowników, że ktoś wystawia telefon, który jest tak naprawdę w tej samej cenie, czy nawet droższy od nowej sztuki z jakiegoś właśnie sklepu. Wiele osób po prostu sobie nie zdaje sprawy, że te ceny tak zjeżdżają w stosunku rok do roku. Natomiast tak jest i po prostu trzeba to zaakceptować. Albo nie sprzedawać po prostu co roku tych telefonów, nie wymieniać iPhone'ów na nowe. Ja wielokrotnie wam powtarzałem, że najlepszą moim zdaniem strategią jest wymiana takiego iPhone'a co 2, najlepiej 3 lata, ze względu na to, że wtedy raz odczujecie dość duży skok względem tego, co obecnie macie, względem tego, co po prostu będziecie mieli. A z drugiej strony po tym pierwszym roku jest największy zjazd cenowy, a później ten wykres już się trochę wypłaszcza, w związku z tym nie będzie takich skoków po prostu schodkowych, tylko jak już zjedziecie z tą ceną ileś, to ona po prostu w jakimś czasie będzie się już bardzo wolno opuszczać. W związku z tym, jak sobie sprzedacie za 2-3 lata takiego iPhone'a, to tak naprawdę oszczędzicie po prostu więcej pieniędzy. Wiem, że mój przykład nie jest do końca reprezentatywny, bo ja wymieniam te telefony co roku, ale tak się dzieje z tego powodu, że mam taki kanał i po prostu jest to jakaś tam moja powinność. Natomiast gdybym nie musiał po prostu tego robić, to raczej bym nawet nie przeskakiwał na tego iPhone'a 12 Pro Max, bo iPhone na przykład 11 Pro Max, czyli mój poprzednik, naprawdę bardzo dobrze chodzi do tej pory. Także tyle z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że obroniłem to stwierdzenie, które jest w tytule tego filmu. Znać koniecznie w komentarzach, co wy o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. A jeśli chcielibyście kupić takiego nowego iPhone'a, no to polecam wam sprawdzać właśnie te sklepy, o których mówiłem wcześniej w tym materiale, ze względu na to, że tam po prostu pojawiają się najczęściej promocje, ze względu na to, że mają największe stany magazynowe. Linki macie w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!